Siemano, dzisiaj poruszymy sobie temat zanęty linowej. Jaką wybrać, żeby była skuteczna? Na pewno mieliście nieraz taką sytuację, że przyjeżdżamy na łowisko, wszędzie są bąble, liny żerują, sypiemy towar i nie ma brania, nic się nie dzieje albo liny omijają nasze pole nędzenia szerokim łukiem. Może być to wynik oczywiście wielu czynników, ale jednym z takich. Jednak ważniejszych można powiedzieć przy łowieniu dużych linów, czyli ostrożnych ryb, jest przyzwyczajenie ryb do naszego towaru. I teraz, użycie silnych zapachów typu marcepan czy jakiś czosnek może spowodować, że te ryby będą omijały nasze łowisko szerokim łukiem. Na pewno mieliście już takie sytuacje. Ja też taką sytuację miałem, gdy kiedyś widziałem, jak na miejskim stawie ktoś łowił lina i karasia. Dosłownie można powiedzieć co rzut. Ustawiłem się na drugi dzień z fajną zanętą marcepanową, silny zapach, te liny nie weszły, brały małe wzdręgi, liny i karasie, po prostu jakby na tym łowisku ich nie było. Po prostu silny zapach ich odrzucał. Później spotkałem tą osobę jeszcze raz i co się okazało, ten człowiek łowił na zwykły, moczony chleb. Po prostu tam były karmione łabędzie i kaczki i te liny były do tego przyzwyczajone. I teraz tak. To nie jest tak, że marcepan czy czosnek czy inny zapach nie będzie działał. On będzie działał, tylko trzeba ryby przyzwyczaić. I większość osób, która łowi liny, najczęściej przygotowuje sobie miejscówkę, przygotowuje sobie łowisko i nęci kilka dni. Przykładowo, gdy chcemy znęcić y, duże ryby, nie chcemy w łowisku mniejszych ryb, płotki i tak dalej, najlepiej żarnem sobie właśnie, taką miejscówkę przygotować. Tutaj mamy groch, możemy do takiego grochu dodać czosnku, miodu, cokolwiek, ale może też być w takiej postaci naturalnej i nęcimy tylko ziarnem, wtedy ryby nam się do tego przyzwyczają i zameldują i będą. Wchodziły tylko w groch, i przykładowo na kukurydzę może wtedy nie być nawet brań. Tylko to musi takie nęcenie potrwać około tygodnia. To nie musi być każdy dzień, chociaż dobrze by było, ale około tygodnia, jak ponęcimy jednym tematem, to te liny na pewno nam się ustawią. Nawet w takim łowisku, gdzie nie działał silny zapach, gdy ukierunkujemy tym towarem łowisko, to nagle zaczną te ryby brać. I przykładowo, gdyby komuś się nie chciało gotować grochu, nie miał dostępu, czy nie, ciężko by było mu to zorganizować, można sobie poradzić e, z, cieszy, z ciecierzycą. Też bardzo fajny produkt i e, zapomniany, a jest bardzo wygodny, bo jest dostępny w sklepach e, spożywczych. Można sobie taką ciecierzycę ugotowaną kupić. Bardzo fajne, grube, selektywne ziarno. I można też takie ziarno potraktować zapachem. Przykładowo, kupimy sobie kilkanaście takich słoików, Możemy dodać do nich na przykład miodu, cynamonu, czosku, dodatkowo podkręcimy zapachowo takie ziarno i możemy sobie te liny wtedy ustawić tylko pod nasze ziarno. I gdyby się okazało, że gdzieś tam z boku nam ktoś usiądzie, my i tak znęcimy te liny, bo. Liny będą po prostu przyzwyczajone do naszego towaru. Warto też wrócić do starej szkoły i przykładowo za, zanęcić sobie gotowanym ziemniakiem miejscówkę. Bardzo fajnie się to sprawdza. Naprawdę liny lubią takie naturalne zapachy. I teraz zwróćcie uwagę tutaj. Tutaj mam zanętę własnej produkcji. Bardzo lubię tworzyć zanęty i kiedyś sobie pamiętam, przygotowałem taką zanętę na rzeki. Na leszcie sobie robiłem własną zanętę i zrobiłem zanętę. To różne śruty, podawałem to może gdzieś tam, podepnę w filmie. Jaka to była zanęta? W opisie tego filmu będzie skład tej zanęty. No i dodałem yy, granulowanego czosku do tej zanęty. To tak pięknie w to liny weszły, że byłem w szoku. Drugiego dnia ustawiłem się z inną zanętą, nie było efektu. Kolejnego razu się ustawiłem z tym czoskiem i coś przypasowało z tym czoskiem w tym łowisku. Może było nęcone wcześniej, że to fajnie działało. Więc warto sobie takiego smaku wyszukać, ale. Nie ma się co zniechęcać, jak przykładowo raz pojedziemy i będzie studnia, nic się nie będzie działo. Są oczywiście też liny, y, zanęty dedykowane na lina i karasia, można też z tego używać, tylko pamiętajmy, żeby przyzwyczaić tym ryby. Y, wczesną wiosną, y, zupełnie wczesną wiosną, bardzo fajnie się. Sprawdzą nie tylko na linę, ale też na karpie śmierdzące zapachy typu jakieś kraby halibuty, fajnie taką zanętę gotową z paczki wymieszać z taką leszczową zanętą. Fajnie to na początku sezonu działa, ale oczywiście z tego wszystkiego najlepiej pójść własną drogą i wybrać swoją mieszankę, jej, jej tylko tego, jej jednej się trzymać i tak będzie najlepiej trzymać się jednego zapachu, nęcić jednym i. Nie poddawać się i na pewno będą efekty, tylko trzeba po prostu być konsekwentnym. Nieważne, czy to będzie silny zapach, czy naturalnie ugotowany groch bez dodatków, na pewno w to wejdą liny, tylko kilka dni nęcenia i na pewno się spotkamy z dużą rybą. Podzielcie się w komentarzu, jak wy podchodzicie do kilkudniowego nęcenia, jaką wy macie ulubioną zanętę linową, karasiową. I Siemanko, cześć!